ciężkiej pracy. Co my tutaj mamy? Dokumenty służbowe na już. Spotkanie służbowe za 2 minuty. Sprawozdanie do napisania za 5 minut. Służbowe odwiedziny za sekundę. Witam, moje drogie panie. Dzisiaj jest 1490 dzień działania firmy Lady S.A. Niech żyją kobiety! Każdego dnia nasza firma pokazuje, że to my, kobiety, jesteśmy najlepsze na tym świecie. Bóg po stworzeniu mężczyzny uznał, że stać go na coś więcej i stworzył kobietę. Tutaj... Dziękuję. 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 Macie rozpiskę na następny tydzień. Życzę miłej i owocnej pracy. I pamiętajcie, gdyby Bóg był kobietą, świat byłby lepszy. Niech żyją kobiety! Jeszcze więcej pracy. Zobaczmy, co ona dała. Służbowa joga o 4:00. Tak, służbowe wakacje za 2 dni. Odpoczniemy. Służbowe śniadanie codziennie. 2 protokoły na wczoraj. Nie zdążę! Nie zdążę. Nie dam rady. Czas ucieka, wieczność nie czeka. Praca, praca, praca. Tylko to się w życiu liczy. Przedłużyliśmy wiek emerytalny, by dać naszym kochanym rodakom możliwość wykonywania dobrze płatnej pracy w obrębie granic naszej cudownej ojczyzny. Szanowni Państwo, im więcej pracujemy, tym lepiej dla Państwa. Ale to chyba oczywiste. Praca, 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 tylko... Stworzyłaś maszyny. Śpią parę godzin, mieszkają w firmie. Przytłoczone są ambicjami i papierami. Niczego nie mają dla siebie. Bez pretensji. Przecież byłeś, jak tworzyłam ten świat. I z dnia na dzień przekonuję się, że to był jeden z moich najgłupszych pomysłów, abyś to ty stwarzała ten świat. Nie przesadzaj. Ja mam wszystko pod kontrolą. Tylko zobacz, mogę wprowadzić trochę zamieszania. Nic trudnego. Bożydar! Bożydar! Halo! Nie ma go. Wyszedł gdzieś przed chwilą z kolegami. A ty kim jesteś? Natalia, jestem jego dziewczyną. Właśnie go szukałam, bo mieliśmy się spotkać. A pan kim jest? Marian, ojciec Bożydara. Miło mi poznać taką piękność. No i co w tym złego, że poznał dziewczynę swojego syna? Miesiąc później. Patrz i słuchaj uważnie. Halo? Cześć, mamo. No, nie wróciłem wczoraj do domu, bo zostałem na meczu Jarka. No, piliśmy piwo, a że nie jeżdżę samochodem po pijaku, no zostałem u niego na noc. Miałem zadzwonić do ciebie po pierwszej w nocy, że nocuję u niego? No właśnie. Co? Jakie kobiety? Mamo, nie było z nami żadnej dziewczyny. Nigdy nie zdradziłbym Małgosi. Tak. Tak, zbieram się. Tak, wracam już do domu. Tak, kupię po drodze ziemniaki. No, do zobaczenia na obiedzie. Cześć. Długo jeszcze będziemy musieli ukrywać nasz związek. Kochana, póki moi koledzy nas kryją, jesteśmy bezpieczni. Bezpieczni? Czy ty siebie słyszysz? To już trwa o wiele za długo. Kłamstwo ma krótkie nogi. Na razie zostawmy to, tak. Bardzo pięknie, mój panie. Chodźcie tu, oboje. Tam 2 kobiety na niego czekają, bo za męża obie zamiar go pojąć mają. A ja się przychylam, a on tutaj z panią. Nie sądź pani, że go w podstępnym uwiodłam sposobie i że go siłą teraz przytrzymuję przy sobie. Na twoją decyzję ja biedna przystaję. I chcąc szanować wolę twą na każdym kroku, przyrzekam odtąd niż tyle unikać widoku. Nie, Melice, to proszę nie odchodź.
Twym staraniom stało się zadość. Widzę, jak zranienie jej czyni ci radość. Lecz możesz być pewna, że mimo twych starań, a nawet przemocy, przełamać w łą wytrwałość, ty nie jesteś w mocy. A ty, Holtaju, bredzisz nieprzytomnie? Czy w taki sposób godzi się odzywać do mnie? Tak, wyznaję, zbłądziłem. Niech matka przebaczy. Ochłonąłem, więc będę przemawiał inaczej. Posłuchaj, matko. Błaga cię twe dziecię. Zaklina cię na wszystko, co ci drogie w świecie. Bez melicerty. Mężcie pasmem cierpień jednym. W niej ma dusza. Serca mego bicie. Mi ją wydzierasz. Wydzierasz mi życie. Dobrze. Więc wysłuchasz westchnień mojej rozpaczy. Tak. I twoja łaska do mego serca przychyli cię raczy. Tak jaką słabość dla dzieci swoich matka żywi. I jak można odmówić, gdy proszą tak tkliwie? Zaraz jej o tym powiem. Pewnie mnie już ściska. Wirtylu, widać szczęście w twoim sercu młodym. To szczęście, co łez naszych stało się powodem. Można wiedzieć, Mirtylu, z którą z dam wybierzesz? I tym samym, któremu z nas sztylet w pierś wymierzysz? Nie każ biednym kochankom jęczyć w niepewności. Powiedz, w którą stronę rzucone twe kości? Nie, szlachetni panowie. Spędźcie smutek z czoła. Prócz Melicerty. Nie chcę innej pani zgoła. Tyle mnie szczęścia czeka u stóp tej kochanki. Że wierzcie mi, nie chcę stawać z wami w szranki. To prawdy, ta przygoda jest dla nas aż nadbyt szczęśliwa. Jakaż naszej miłości przeszkodą była. Zdarzyć się może, że w najbliższej dobie wierność naszą zechcą nagrodzić nimfy obie. Stój! Ja jednak myślę, że zamiast wciąż się starać, trzeba te panie ukarać. Bo te panie takie piękne, eleganckie, dostojne, będą naszą miłość spokojne. Póki tę miłość będziemy głosić. A gdy przestaniemy, same będą prosić. Aha, kancie, tyrenie, nie czyń mnie wzgardzoną! Przyrzekam, na wieki zostanę twoją żoną! Cóż mu uczyniła? Jakaż moja wina, że Nikarzis nie chce oddać swego syna? Nie martw się, kochana, wszak jestem przy tobie. I co tylko zechcesz, to dla ciebie zrobię. Ach, tu jesteś, panienko kochana. Przez ciebie nasza miłość została złamana. Radźcie mu przyjaciółkę w spokoju zostawić, bo mogę w przypływie złości ząbków was pozbawić. Niech każdy w okolicy będzie pozdrowiony. No a ja tutaj jestem, no bo szukam żony. Jechałem dziś karetą. W takim razie zwolnię flecistkę, a pan zagra za nią. Co niewiele zmieni, bo nie zagram niczego. Jak to? Zwyczajnie. Nie mam na czym. Ale się pan uparł. Czy wy naprawdę nie potraficie obejść takiego drobiazgu jak brak instrumentu? O, drobiazgu. Tak naprawdę przydałoby się mieć coś w rękach. Boże. Z kim ja pracuję? A gdzie wasza wyobraźnia? Czy wy nie rozumiecie, że muzyka rodzi się, powstaje i trwa tylko w naszej wyobraźni? Tak. To ona jest motorem naszych działań. To ona pozwala malować dźwiękami obrazy. Obrazy. Pejzaże o tysiącach odcieni. Potem tylko wystarczy odpowiednio mocno się skupić, żeby te wyobrażenia przeszły w rzeczywistość. A do tego potrzeba silnej woli, mężnego ducha i odrobinę wiary. Mówi pan o wierze, a podaje się za ateistę. Tak.
Wierzę w człowieka, droga pani, i w teorię muzyki transcendentalnej. Ateiści też muszą w coś wierzyć. No i co? Niestety lipa. Słucham? Przykro mi, ale pańska metoda zupełnie nie działa. Mam silną wolę i mężnego ducha. Przyznam szczerze, że skupiłem się tak, że nawet uwierzyłem w to, nad czym się skupiłem. I nic. Nic? Nic. A nad czym pan się konkretnie skupiał? Ano, wyobraziłem sobie, że jest pan rozsądnym i uczciwym facetem. Niestety moja wyobraźnia okazała się zbyt płytka i wszystko zostało po staremu. Pan sobie za dużo pozwala, drogi panie. Żeby mnie publicznie oskarżać o malwersację, to już jest gruba przesada. Tyle, że ja nic nie wspomniałem o żadnych malwersacjach. Ach, tak? Dobrze, proszę państwa, koniec dyskusji, proszę bardzo, bierzemy się do pracy, ruszamy do przodu, kto stoi w miejscu, ten się cofa, tak? No, jeszcze raz od tego samego zaczarowanego miejsca, co zawsze. Proszę bardzo. I bardzo dobrze, tak jest. Tak, świetnie. I ciągniemy razem równiutko. Doskonale, wyśmienicie. No, fantastycznie, tak jest. I tam pauza, tramp. No, proszę, jak chcecie, to potraficie. Ale dlaczego państwo nie grają? Ale zdaje się, że kolega już wyjaśnił. Co wyjaśniał? No właśnie. Pani uwierzyła w te brednie o braku instrumentów? No raczej. Proszę panią, to jest wroga i szkodliwa propaganda, która ma na celu tylko jedno. Zniszczyć naszą orkiestrę. Tak. Podciąć jej skrzydła i nie dać wzlecieć na wyżyny sztuki. To bardzo ciekawe, co pan opowiada. No tak. Z tym, że nie wiem, czy koleżanki i koledzy sobie przypominają, co? Ale mniej więcej to samo mówił poprzedni dyrygent, kiedy zapytałam, gdzie podziały się nasze nuty. No. Pamiętam, oczywiście. Stwierdził, że skoro jego poprzednik sprzedał pulpity, to i nuty też nam są niepotrzebne. A propos. Czy można spytać, gdzie podziały się nasze stroje galowe poddane ponoć do pralni? Jakieś 3 miesiące temu? Proszę państwa, jeżeli państwo chcecie zajmować się podobnymi duperelami, to bardzo proszę. Bardzo proszę. A myślałem, że róże będą dla mnie, no ale trudno. Szanowni Państwo, jak już jestem na scenie, to ja też bardzo serdecznie chciałbym podziękować przede wszystkim wszystkim, którzy dzisiaj wystąpili na deskach teatru. Miałem wystąpić, ale niestety grupa po godzinach wybrała sztukę, w której moja jedyna i wspaniała rola, w której chciałem się sprawdzić, czyli drzewa, nie miała miejsca, tak więc bardzo mi przykro. Następnym razem, jak będzie sztuka z drzewem, to jest szansa. Też chciałbym podziękować pani Joannie za to, że współpracuje i pracuje z tymi grupami. Ja widzę, ile to wysiłku wymaga od niej i od uczestników zajęć, bo akurat pod moimi drzwiami zaczynają, jak ja jeszcze, zanim wyjdę z pracy. Więc naprawdę to jest ciężka praca, której efekty mogliśmy tutaj widzieć. Ale też chciałbym podziękować państwu, bo ta pełna sala dzisiaj świadczy o tym, że to, co robi młodzież, dorośli z panią Joanną, jest robione też dla państwa. Ja się również przyłączam do tych słów pana dyrektora skierowanych w stronę naszej wspaniałej grajewskiej publiczności, bo tak jest, proszę państwa. Artyści są dla was. Oni pracują po to, żeby was wzruszać, bawić, skłaniać do refleksji. Dziękuję państwu za tak liczne przybycie na nasze spektakle.